w domu. Tylko dziwne, że nikogo nie ma. Hej, rośliny! Co? Przywódca zombie? Ale to niemożliwe. Sunflower, schowaj się, on znowu coś knuje. Nie mnie powinniście się bać, a wiewiórki. Ale jak wiewiórki? Nie rozumiem. Wiewiórka pracuje dla Gnomusa. Przekazuje mu wszystkie informacje, wszystko co się u was dzieje. I posłała też fioletowego i jakiegoś nowego zombie, żeby znaleźli zwój, który jest potrzebny, żeby nie dopuścić do przywołania Gnomusa. Wiecie coś na ten temat? A więc to stąd to dziwne jej zachowanie i ciągłe znikanie. Nie wspomnę o tym, że chciała zabić Sunflower. Co? Co chciała zrobić? Że tak powiem, pozbyć się konkurencji, jak to napisała w swoim pamiętniku. Piszuter, zachowajmy spokój. To wszystko pewnie da się jakoś wytłumaczyć. Niczego nie da się już wytłumaczyć. Zostańcie tutaj. Sam się tym zajmę. Cholipka. Mam nadzieję, że przywódca zombie jednak nie powie Piszuterowi prawdy. Będzie mój koniec. Muszę się teraz przymilać do roślin. Ale one mi już nie uwierzą. Co tu zrobić? Wiewiórka? O, Piszuter, już jesteś. Jak miło cię znowu widzieć. Jak tam macie zwój? Zrobić ci herbatki, kawki? Obiad jak coś to czeka w kuchni. Masz minę, jakby coś się stało. Stało się coś? Stało się. Coś bardzo złego. Co takiego? Nie udawaj. Za samo współpracowanie z Gnomusem wyrzuciłbym cię tylko na bruk. Ale za chęć zabójstwa Sunflower nie daruję ci tego. Kto ci nagadał takich pomówień? Pomówień? Sama to wszystko zapisałaś w swoim pamiętniku! O, tutaj! Bo to nie tak jak myślisz. To było silniejsze ode mnie. Znowu kłamiesz? Nie myśl, że tym razem nabiorę się na te twoje sztuczki. Gnomus wie o nas wszystko. Chce zniszczyć świat, a ty się tu bawisz w gierki. Przecież nic nawet nikomu się nie stało. Posłuchaj, ty wredny rudzielcu. Nie zbliżaj się więcej do nikogo z nas, rozumiesz? Ale ja chcę tylko wam pomóc. Pomóc? Komu? Nam? Czy Gnomusowi? Wiewiórka, kiedy zamieniłaś się w takiego potwora? Wytłumacz mi, jak to się stało. Tu nie ma nic do wytłumaczenia. Jesteś bestialskim diabłem, który jest przepełniony nienawiścią. Chciałeś zniszczyć moje szczęście. Przyjaciele tak nie postępują. A więc wyniesiesz się z domu i nigdy więcej nie wrócisz. I będziesz oczekiwać na proces sądowy. Nie zgadzam się. Twoja matka kazała mi się tobą opiekować, kiedy umierała. To było 15 lat temu. To było 15 lat temu. Była głupia, stara i schorowana. Nie była w stanie dostrzec tego, jaka jesteś paskudna. Może miałyście jakiś spisek, co? Nigdy nie akceptowała Sunflower. Takiej dziewuchy nikt by nie akceptował. Okej, może zdarzyło mi się parę potknięć, ale ja to wszystko jeszcze naprawię. Ja się zmienię. Nie chcę tego więcej słuchać. Ja już dawno wybrałem. Od wielu lat żyję z Sunflower i to się nigdy nie zmieni. A z tobą nie chcę mieć nic wspólnego, diable. Jesteś podłą żmiją. Piszuter, zaczekaj. Zostaw mnie. Nie chcę cię więcej znać. Jak mogłaś? Jesteś tylko tępym rudzielcem. To nie dzieje się naprawdę. Jak to było możliwe? Dlaczego tego nie zauważyliśmy od razu? Piszuter! Nie musisz się już niczym martwić, Sunflower.
Ona już nigdy więcej ci nie zaszkodzi. O siebie się teraz nie martwię, tylko o ciebie. To była jedna z najtrudniejszych chwil w życiu. Ale teraz będzie tylko lepiej. Nie będę wam przeszkadzać. Pójdę porozmawiać z wiewiórką. A po co? Wystarczy, że ja to zrobiłem. Pozwolisz, że się z niej ponaśmiewam. Nie martw się, Piszuter, będę cię wspierać. Wiewiórka? Co się stało, kochana? Jeszcze jego mi brakowało. Wiewiórka? Wszystko w porządku, słońce? Wiewiórka, halo, tu ziemia. Ach, ale co tak agresywnie, wiewiórciu? Co się stało? Czyżby Piszuter od ciebie odszedł na zawsze? Nie twój interes. Ach, skąd ja znam uczucie, kiedy ktoś traci wszystko i jest na pograniczu śmierci? Gnomus nie będzie zadowolony z twojej porażki. Ty śmieciu, zniszczę cię. Moja nienawiść skupi się teraz na tobie. To ty odebrałeś mi prawo do Piszutera. Jakie prawo? Śmieszna jesteś. To była jego decyzja. A ty? Będziesz się teraz mnie o to czepiać? Że to moja wina, że popełniłaś takie błędy? Jak na kogoś, kto pracuje dla Gnomusa, wypadasz blado. Twoi poprzednicy lepiej zajmowali się jego sprawami. No ale jesteś rudą wiewiórką, więc to logiczne, że ci nie wyszło. Zapamiętaj coś sobie. Nie wymawiaj mojego imienia już nigdy więcej. I wynoś się stąd. Czemu mam się stąd wynieść? To ciebie Piszuter wyrzucił, nie mnie. Wybacz, będę teraz twoim cieniem, wiewiórka. Każdy twój krok to będzie wielka porażka. Aż w końcu upadniesz. Koniec tego, wiewiórka. Miałaś czas na spakowanie swoich rzeczy, a teraz nawet ich nie dostaniesz. Wynoś się stąd! Pan każe, sługa musi, wiewiórko. Miłej drogi. Nienawidzę was wszystkich! Jeszcze tu wrócę. A nie mówiłem, że zawsze wygrywam. Nie martw się, Piszuter. Tak najwyraźniej musiało być. Teraz, kiedy jesteśmy uwolnieni od szpiegów, będzie tylko lepiej. Sunflower, coś, muszę ci coś powiedzieć. Co takiego? Dziękuję, że ciągle przy mnie jesteś. Ja tobie też dziękuję.